Siemanko, tu Skyscraper, w kolejnym odcinku wyścig po obrazy mistrzów. Właśnie jesteśmy w Mombasie. No, nie pamiętam co tu robiliśmy dokładnie. Sprawdzimy plantacje nasze. Obydwie, nie, myślę, że obydwie nasze są. A jednak nie, jednak ktoś się wybudował tu. A jednak tutaj nic ten. Nie zrobiłem w poprzednim odcinku. Dobra. Trochę się zawiesiłem, ale. Dobra. Dzwon jest aukcja, tak. No pojedźmy na nim, ale... Dużo kasy nie ma. Dobra. Do hotelu. Przeczekamy te 8 dni. Wow! Będę miał niezłą, wam powiem, konkurencję. Ale zobaczymy. Cała śmietanka się zebrała. No ale 40 tysięcy, no dobra. Anna, tu mnie nie przebijaj. Ja wiem, że ja mam mało kasy, ale ty tego nie wiesz, więc... No i kto da 285, a tyle już nawet nie mam. Anna wygra licytację. O! 327 już. Hank! Anna! I... sprzedane! Anna wygrała za 432 tysiące. Dobra. Idźmy może sobie po plantacjach trochę. Pozbierajmy ten... A właśnie. Wiecie co? Tak sobie pomyślałem. Tu 8? To Bogoty, a to... Rio de Janeiro tylko 9. Jedźmy do Rio de Janeiro. Dołóżmy sobie kolejną plantację. A mogłem jechać tu. Bliżej. O, wyprawa. A pojedźmy na wyprawę. Ameryka Południowa. A potem sobie tam plantację założymy jakąś. Ładnie. I wyprawa dotarła do celu. Okazało się jednak, że unikatowe dzieła sztuki mają swoje liczne kopie zdobiące ściany pomieszczeń klubu. Ponieważ twoje przedmioty są w znakomitym stanie, zostałeś w umysłach klubowiczów do końca roku, zyskuj 25 punktów reputacji. Super, bardzo się cieszę, ale nic nie znalazłem. Dobra, plantacja. Nic tu nie ma.
A możemy zrobić herbatkę albo kawę, nie. Co tu się bardziej opłaca? Powiedzcie mi. Może kawunię tu zrobimy gdzieś. Wow, 35 arów? No way, god way. Dobra. Nie ma sprawędzi, 35 arów. Pięk. Płaca. Dobra. I jedziemy do... Wtedy do Mombasy, tam się nasi pracownicy buntują. Wyścigi konne za 7, za 6, za 5 dni w Lizbonie. No dobra. I co się buntujecie tu, mędy jedne, co? Nie ma pracowników już. Bo buntują się. No przecież płacę macie znakomitą, więc... Nie rozumiem waszej złości. Są moje Włosi, nie rozumiem waszej złości. Bym pojechał do Ankary jeszcze jakąś plantację za ten założyć. A pojedziemy, zobaczymy. A potem pojedziemy po plantacjach, po kasiorkę. Dobra. Ankarze, ale se rozbudowali. Kto to ma? Wilhelm ma pełno kawy i herbaty. Ile tych plantacji tu założył Wilhelm? Dobra, ja też sobie założę herbatę. Gdzie to mogę postawić? 14 arów. 13. 6, tak mało. 6, słabo. O, 15. 14. Tu se założę. O. I rozbudujemy od razu. Płacę damy. Dobrze. I dobrze, no to więc idziemy do Abidżanu. To już mamy tylko 130 tysi i musimy sobie trochę kasiorki nazbierać. Plantacja. Tylko powiedzcie mi, jaka jest moja. Ta jest moja, a tu nie jest nikt zatrudniony. I ta jest moja, i ta też nikt nie jest zatrudniony. Nie wiem dlaczego. Przepłaca jest bardzo ładna. Strajkuj. Niech strajkują. Wiem. O właśnie. Nie. Dobra. 42. Damy z 21. I 21 tu. Po 3 tony. No trudno. Idziemy do duali. Co to jest moje? Zawsze zapomnę. A tu jest moje. Dobra. Wow. Czekajcie. Nigdzie nie mam woli. Dobra. Przesunięto. Dobra, do Mombasy pojedziemy. O, tam się budzą na Hamanie. Idziemy na nas. Tutaj chyba nic nie wydobyli. Takiego fajnego. No,
Płaca? Nie no. O, wydobyli już 15 ton. Dobra. Ojeju, ile się burzą w Rio i w Hawanie. Idziemy do Rio, a potem do Hawany. No i już mamy tylko 15 tysięcy. Pojedziemy do Rio, do Hawany i po kasę jakoś. Bo naprawdę... mało kasy. Dobrze, podczas trzymańcowania się po krótkim śledztwie przednożydziona policja osoby Hader została aresztowana, czy nie dopiero poza pozorze, się zgodzili się na przyjąć winę na siebie. Dobra. Płaca jest dobra. Co jej wyrobiliście? Powiedzmy. Tego Anglii trzeba wysłać. Jedziemy do Hawany. Mamy już 6 plantacji, nie 4. Więc... o, byliśmy tu 107 dni temu dopiero. No niestety tu nikt nie był zatrudniony, jednego zatrudnimy. Pewnie nam mało wydobyli. Wow. Aż tak mało nie. Dobra, jedźmy do Nowego Jorku po kasę. Jakąś, bo zobaczcie, już mamy tylko 4000. Giełda towarowa. Coś tam, żeby wpadło. I do Anglii. No i już mamy 70 tysięcy. Ale to i tak mało, to i tak mało. Dobra. No, 114 tysięcy. Nie jest źle. Ojeju, ale się tu buntują. Trzeba jechać z powrotem. Dlaczego się buntują pracownicy? To jest moje, nie. Powiedzcie mi, co jest moje znowu. A, te dwa. Czyli ja jestem zielony. Muszę to zapamiętać. 14 i tu 6. Tu trochę... weźmiemy z 11. 9. To tu jednego jeszcze odejmiemy. Było po 10. O, płaca się, miasto się podniosło. Z płacę trzeba podnieść. Dobra. Idziemy do Duali. Tam też się buntowali. Ale już się nie buntuje. To jest trochę dziwne, ale dobra. To są moi. Płaca. Wow, ale zażądało miasto. No ładnie. Nie podróż, plantację. Trzeba jednego zatrudnić chociaż. No właśnie, płacę trzeba ją podnieść. Dobra, pojedźmy może do wuja teraz. Tam no, nie byliśmy, a na licytacji na nie, nie idziemy mało. Mamy kasy, więc... odwiedzimy wuja. 10 dni. Będziemy u niego siedzieć.
3 dni. Dobra. Galerii się nie nadarwują. Jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy reputację 484. Dobra, ktoś się buntuje, nikt się nie buntuje. To bardzo dobrze. To nas to cieszy. Ale pojedziemy do Ankary, mogę zrobić kasę. Nie podróż, tylko... Poczekajcie. Właśnie, pojedziemy potem do Hawany, tam się buntują. Niestety, mędy jedne. No i zawsze nam pracownicy wchodzą, nie wiem czemu. Dobra, jedźmy do tej Hawany. Musimy trochę obkrążyć. 101 tysięcy. Jesteśmy w Hawanie. Zobaczmy te plantacje nam. Tutaj to jest pewnie moja. No właśnie, nie mam tych pracowników. No ale nikt się nie buntuje. Ja wiem oczywiście. Może ktoś do mnie by przyszedł. Nie, to nie. To sprzedamy plantację. Założymy nową. Kawy. Albo nie. Tytoń. 22 ary. A niech będą 22 ary. I 6 zatrudnienia. O, płaca. Taka dobra jest płaca. Magazyn. Tak. No niestety w Abidżanie się buntują, więc tam jedźmy, a potem pojedziemy do Rio de Janeiro. Tak. To są moje. Trzech, po 6 damy. Dziewięciu, a tu 6. Ach, nie możemy tutaj go zastykować, bo mamy za mało kasy. Dobra. Magazyn jest. Pojedźmy może do Duali, do Mombasy. A potem do Rio de Janeiro. Będzie chyba nasza. Dobrze. Wow, ale spadło. Nie możemy zastykować, a szkoda. Dobra, nie możemy podburzyć tamtych, by nam zastrajkowali. Okej. Jesteśmy tu. I znowu te w Rio de Janeiro buntują się. Ale na razie wrzućmy to na luz. W magazynie mamy tylko 11 ton. Jedźmy do Rio. Hank pewnie podburzył naszych pracowników, bo on akurat wracał z Rio de Janeiro. Dlatego pewnie. No i podburzył naszych pracowników Duali. Bo był przed chwilą Duali, a bankarze chyba się sami buntują teraz. Ale sprawdźmy jeszcze tą plantację. O właśnie. Nie wiem po co on był w Rio, jak on tam nie ma żadnej plantacji. Może dla... Może tylko po to, żeby podburzyć naszych robotników.
każdy chce wygrać, więc tak to jest. Nasza plantacja. Nie możemy zastajkować go, bo ma aż 582. Żeby stajkowali. Tylko 4 tony mi wydobyli. Bardzo słabo. Gdzie tu jeszcze stajkowali? Bankarze. Jedźmy tam. A potem pojedziemy do Nowego Jorku i do Londynu najpierw, potem do Nowego Jorku po kasę. No, na linię stajkuje, to się cieszę. Też nas, nasza plantacja. Zbudujmy ją troszkę, o, żeby nie odstawała od innych plantacji. Pięknie. Po co? No tutaj za dużo bym się dać. Mi się by całkiem nie opłacało. Podróż. I jedźmy do Londynu. Na razie nie jadę, ale na licytację. Nie mamy takiego majątku. Żeby kupić trochę obrazów, to musimy mieć. I ten, słyszałem, że spłynęliśmy w nie ogromny spadek. Czy nie byłoby dziwnym zbiegiem, gdyby jeden z twoich spotkał pracę? Jestem pewien wielką sumkę, mógłbym coś zorganizować. Nie, dziękuję ci. Na razie. Troszkę się zbogaciliśmy, ale pojedziemy do Nowego Jorku, tam pewnie więcej się zbogacimy. Nie zauważyłem, czy się ktoś nie buduje, co pracownicy. Ale myślę, że nie, jeśli mi to nie wpadło w oko, tak to. No, tu już dosyć przyzwoite, mam 207 tysięcy i się buntują w Abidżanie, więc jedziemy do Abidżanu. Ktoś tam mi podbuntował moich pracowników, albo się sami zbuntowali. No to już nie wiadomo. Nie zauważyłem, kto był w Abidżanie, ale Hunt ma tam plantację z tego, co pamiętam, no, więc mogło być to jego sprawka. Zaraz zobaczmy. Wilhelm, Hank. No ja pewno. Dobra. 12. Aha. Czyli musimy zrobić po 6. Płaca? O. Możemy Hanka trochę zastajkować. A, zastajkuj. Niech stajkuj. Wtedy więcej przejdzie do nas. Mamy mało kasy w ten sposób, ale opłaca się. Opłaca się. Zastajkują w Rio, idą do Rio. Mamy mało kasy, ale pojedziemy do Londynu pewnie. Dobrze. Dobra, jedźmy do... Nikt się nie buduje, nikt. Do Nowego Jorku szybko. Mamy tylko $876. To jest... tragiczne po prostu, więc nie mieliśmy dość długo. Dość długo nie mieliśmy. W ogóle mniejszej gotówki niż 100 tysięcy. Z tego powodu jest bardzo tragiczne. Myślę, że w tym roku loterię bym nie wygrał. I nie wygram pewnie też. Nikt się nie buntuje, więc może pójdźmy do wujka. Chyba, że jakaś San Francisco jest wygodna, no ale no nie wygrałem. Ojeju. Będziemy jechać do Lizbony 12 dni, bo sobie kiedyś i niestety wkroczyli do akcji.
15 dni jest w Rzymie. No. Ja nie mam pracy po prostu też. Tylko w Rzymie tak. Licytować, więc najlepiej nie licytujemy. Wiecie, bo ja mówię 15 dni, no tak długo da się wstrzymać. Myślę, że po odwiedzinach wujka pójdziemy jeszcze na plantację i zakończymy dzisiejszy odcinek z wyścigami po obrady mistrzów. No jeszcze tylko. Dobrze, już jesteśmy. Nie chcemy wujka. Chcemy zobaczyć, jak tam nasza plantacja. Dobra, to jedźmy do Ankary, potem tu. Trochę kaski nam przybyło, bo byli na licytacji i zatrzymali się w hotelu, który jest wykupiony przeze mnie, więc... O! Ktoś się buntował, zauważył. Tak. Do Abidżanu będzie trzeba pojechać. A moja plantacja... No, coś tutaj nie bardzo. Pankany nie bardzo rentowne, jak widzę. Ale jedźmy do tego Abidżanu. Plantacje. Dobra, 15, 10. Myślę, że z trzech. O, tutaj gramy. Jest git. No, tutaj 21 tysięcy. Nie ma nawet 21 tysięcy, żeby Hanka pracowników za. To jest po prostu mizernie. Żeby to powtórzyć. No niestety nie mam tyle. Moja plantacja znajduje się tu. Tylko dwóch. No, podnieśli podatki. Miasto. Niestety. Dlatego pracownicy nie pracowali. Bo za psie grosze, nikt nie chce pracować, wiadomo. Kontynuuj podróż. Uuu, w Rio, ale tam pojedziemy zaraz. Płaca. Ja wiem. Niestety sprzedamy. Sprzedamy tutaj plantację. Na razie. Weźmiemy trochę. Przedaliśmy plantację w Mombasie. Na razie musimy tam sprzedać, ponieważ no nie mamy pracowników, ani mamy jak ich zatrudnić, więc. Ale 5 plantacji. Dzisiaj zaczęliśmy grę przy 4, więc. Progres jest. Dlaczego tu mi podburzasz pracowników, Hank? I wiesz, że ja wiem, że to ty. Wychowany. Nie dojadę, bo będzie loteria. Tak jest. No dobra. No ja raczej nie wygram dzisiaj w tej loterii. W tym roku raczej. Heder prowadzi. Chociaż staram się jej dorównywać. No, przejąłem pałeczkę, że tak mogę to ująć.
A przydałby się obraz, nie powiem. Bo ostatnio nic nie kupowaliśmy, nic nie... Nie byliśmy na żadnych licytacjach. No, głosują ludzie, głosują. Myślę, że... No właśnie, już wygraliśmy. San Francisco. Idziemy do Hawany, potem San Francisco. No, reputacja znowu mi wzrasta, bo przeprowadziłem staruszkę przy ulicy. What the hell? No, ale dobra. To jest moja plantacja. No właśnie. Mało rentowne. Wiem. Niestety, ale będę musiał ją sprzedać. Sprzedajemy tę plantację. Wybudujemy jeszcze raz. Weźmiemy tutaj kawę czy tytoń. A teraz zobaczymy, co ja produkowałem. Tytoń. Dobrze. To tytoń. Kupimy sobie 18 arów, żeby tak jak najwięcej. 19, 6, nie, 13. O, 22 ary. 24. 24 ary. Brak pracowników, wiem. Zatrudniamy. Dziękujemy. Nic nie jest podburzane, więc git. Jedziemy po kasę. Trochę wsypię. Tak, trochę nam wsypało się. No jeszcze do Anglii pewnie coś tam będziemy mieli. A, do San Francisco powinniśmy obrywać. Tam zapomniałem. Naprawdę zapomniałem. Jak tam plantacji nikt nie podburza. Do San Francisco jeszcze pojedziemy. Aukcja w San Francisco. Była właśnie aukcja. Se pojadę do San Francisco i wtedy zakończymy. Oddam ten obraz. Byłem tu 300 dni temu. Dostać. No i jedno miasto już jest całkowicie zapełnione. Trzy obrady przeze mnie. Dwa przez Hanka widzę, jedno przez Annę, jedno przez Wilhelma. No, nikt nie jest tutaj, nie awanturuje się do nas pracowników, więc... Takim ładnym oto obrazkiem zakończę dzisiejszy odcinek. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, czekajcie na kolejny materiał z wyścig po obrady mistrzów. Jeśli z wami, że gram, na razie, cześć.